Messi i Pedro. Leo Messi 64 gole w ostatnich 64 meczach Barcelony. Pedro 7 trafień w ostatnich kilku tygodniach. David Villa, no ten już 5 goli strzelił w swojej karierze Realowi Madryt. Uwaga, bo świetne teraz zagranie Messiego do Iniesty. Iniesta łapie tę akcję do środka i 1-0! Barcelona obejmuje prowadzenie w 10 minucie. Xavi pokonuje Ikera Casillasa. No i to jest właśnie to, że Real Madryt dotychczas grał z drużynami jednak słabszymi w ofensywie, drużynami, które nie są zdolne do takich kombinacji jak ta przed chwilą przez nas oglądana. Tutaj niespodziewanie Xavi zajął pozycję środkowego napastnika, a to co zrobił potem to jest popis godny samego Leo Messiego, samego króla futbolu. Czekamy z niecierpliwością na powtórkę, by zobaczyć, jak ten wielki zawodnik skończył tę akcję. Camp Nou oszalał ze szczęścia, nie ma mowy o spalonym. Ta piłka to nieprzecięta przez Marcelo i wykorzystał to z zimną krwią Xavi. Tak, on tutaj po cichutku wbiegał w pole karne. Może uwaga była skupiona na innych zawodnikach, na tej trójce z przodu. Ale Iniesta i Xavi, oni rozumieją się jak rodzeni bracia. No i mamy pierwszą bramkę w El Clasico. Jaka będzie odpowiedź Realu? Wrzuca się.